prorok Ezechiel dostał takie zadanie od Pana Boga, żeby prorokować przeciwko tym, którzy są pasterzami. I to motyw pasterza jest bardzo popularny w Starym Testamencie. Pan Jezus też go użył, wiemy w jakim kontekście. Ale gdyby zrozumieć ten tekst w ten sposób, że każdy z nas jest pasterzem, czyli tym, który zarządza osobami, wydarzeniami, swoimi pieniędzmi, relacjami. Skoro my jesteśmy również tymi pasterzami, to warto przyjrzeć się, jakie przestrogi zawarł w swojej wypowiedzi prorok Ezechiel. I jedna z nich to jest taki zarzut: nie wzmacnialiście osłabionej. Jednym z zadań naszych pasterskich, wynikających z naszego powołania, jest to, żeby wzmacniać osłabione owce. Nie zawsze obok nas są same silne, z piękną wełną, dające zdrowe mleko. Czasami są chore, czasami są słabe, czasami są po wielu latach doświadczeń po prostu osłabione i cierpiące. I dlatego naszym zadaniem jest również bycie dla tych owiec. Te owce kiedyś budowały naszą pomyślność. One były tymi, które tworzą dobro dla naszego pożytku. Teraz my jesteśmy zobowiązani na mocy naszej władzy pasterskiej zadbać o to, żeby wzmocnić je, żeby podnieść je, żeby wlać w ich serca nadzieję.